Jest z nami Misiek, Przemek Musiała, długo niewidziany tak naprawdę przed kamerą, ale często spotykamy się w Przemku. Jesteśmy dzisiaj na gali Boxing, Tymek Boxing Night z Łukaszem Załuską. Łukasz, ma szansę? Witam serdecznie wszystkich. No pewnie, że ma szansę, bo to przyjechaliśmy wygrać tą walkę, nie? Ale nie ma co mówić o szansach. Oskar Wierzejski, ciężki rywal. No kurde, mi się wydaje, że Łukasz nie ma czasu na lekkich rywali. Wiesz co, on musi brać wszystko, co idzie i pokazywać, na co go stać, a stać go na dużo. No co, zobaczymy dzisiaj, ale ja się skupię na tobie. Słuchaj, często widać cię w Arachionie Olsztyn, jesteś cały czas związany z teamem Arachionu Olsztyn. Dzisiaj miałem okazję obserwować chociażby trening bokserski. No nie powiedziałbym, że on jest delikatny, ale taki, no naprawdę widać, że z trenerem macie chemię, to tak bym delikatnie ujął. Jak cię trenuje w ogóle w Arachionie? Nie, no ekstra, nie? W końcu się zahaczyłem tam, gdzie wiesz, i mam jakiś tam team, wiesz, bo ja często, ja nigdy nie miałem przez jakieś kupę lat takiego miejsca docelowego, że wracałem tam i trenowałem, wiesz, no ale w końcu jest i chłopaki, wiesz, pomagają mi się rozwijać dalej i wiedzą na co mnie stać teraz i tak dalej. I przez te parę walk poznaliśmy się i myślę, że ta współpraca wychodzi pozytywnie, nie? Jakby nie było. Tak, ty jesteś określany jako weteran polskiego MMA, weteran angielskiego też MMA, no bo nie ma co ukrywać, że mieszane sztuki walki od początku lat 2000 na brytyjskim rynku i w zasadzie był taki okres, kiedy byłeś lepiej rozpoznawany na brytyjskim rynku niż w Polsce. Myślę, że ciągle tak jest tak naprawdę. Myślę, że jakoś tak, nie wiem, polskie MMA trochę zepchnęło ludzi, którzy są za granicą i nie tylko chodzi o moją osobę, a nawet jest Łazarz, Parobiec i tak dalej. To są chłopaki, którzy reprezentowaliśmy Polskę naprawdę. No to, ja wiem, że ludzie mówią, że dużo z tych zawodników tutaj w KSW poświęciło się dla polskiego MMA, ale tak naprawdę my zrobiliśmy też bardzo dużo. Ja się biłem na całym świecie, więc nigdy nie zabezpieczałem tego, że jestem Polakiem i reprezentowałem Polskę, nawet żyjąc w Anglii, tak? Wiesz, to chodzi. No bo mówię, że to trochę polskie MMA zawsze nas zepchnęło troszeczkę na drugi tor, tak? Wiesz, to... Mówisz o tych najlepszych latach, najlepszych twoich walkach, kiedy byłeś, powiedzmy, takim facetem lekko po 30 i który miał największe Tomek, możliwości. Tomek, spójrzmy nawet na to, nie, wiesz, raz, no, ja miałem nawet podpisany kontrakt z UFC, no gdzie tam ACB mi zrobiło problemy, to miesza z tym. Za dużo ludzi w ogóle o tym nie gadało. Druga rzecz, poszedłem do Ultimate Fightera, wiesz, no dobra, nie poszło, poszedłem w wadze ciężkiej, to byłem trzeci Polak w Ultimate Fighterze, nie? To jak to się odbiło? To chyba byłem jedyną osobą, która zrobiła wywiad ze mną, to byłeś ty. No wiesz, tak, co chodzi? No tak, to jest, no nieładne to jest jak dla mnie, nie podoba mi się. Nawet jakieś takie duże jakieś tam, nie wiem, MMA Rocks, powiedzmy, że to w ogóle miało to w dupie, tak? Oczywiście polityka jakby portali, może akurat ktoś nie dostrzegł tego, ale wydaje mi się, że jednak no, to ważne wydarzenie, bo ty tak naprawdę uczestniczyłeś w dość ważnych wydarzeniach, jeśli chodzi o światowe MMA, no bo walczyłeś też w Bellatorze, tak? No, to wiesz, jeszcze gdzie tak? Dostałem jednego z najmocniejszych gości, wiesz, ale ja nie mówię, no, nie mogę sobie tłumaczyć nic, tylko był taki okres, że po takich walk nie trenuję się w ten sposób, jaki trenowałem, no, ale... To już jest dawno minęło i nie ma co się tłumaczyć, ale były czasy, jakie były, a mówię, była szansa, gość był z pierwszej dziesiątki na świecie wtedy, tak? I mówię, i byłem w tym turnieju, dostałem pierwszego... Mówisz o King Mo Lawalu. King Mo Lawalu, no tak było wtedy, nie? I to był prospekt, który naprawdę się... I dostałem z nim walkę w Colmain Eventie, naprawdę na Bellatorze, no też mówię, to się odbiło tylko, nie wiem, może tam jedną zmianką gdzieś tam, tak? Wiesz, co chodzi, no. Co mam powiedzieć? Naprawdę tak mówię, trochę zawiedziony jestem ze strony polskich mediów i że takich ludzi, mówię, jak ja, Łazarz, jest paru chłopaków, wiesz, z tamtej strony, którzy naprawdę robią wszystko, a nie jest łatwo za granicą pracować, trenować, wszystko poskładać i tak dalej. To nie ma w ogóle jakiegoś tego odbicia w tą stronę tutaj u nas, nie? Słuchaj, ty wracasz na brytyjski rynek, jeszcze będziesz w Anglii, bo jesteś jedną nogą w Polsce, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj. Jesteś jedną nogą w Polsce, jesteś jedną nogą w Anglii. Tak, tak. Na dzień dzisiejszy
Moja rodzina powiedziała, doszliśmy do wniosku, że chcieli spróbować, jak się żyje w Polsce. No i tam mówię, zjechali na rok czasu. No i ciągle jesteśmy taki pod znakiem zapytania, co będziemy robić dalej, tak? No i... To sytuacja covidowa się do tego przyczyniła? Czy... Nie, raczej nie. To było tak po prostu, że chcieliśmy trochę dzieciakom tutaj, powiedzmy pomiędzy nami, że pokazać, jak się żyje w Polsce, jak to wygląda, żeby oni, bo byli urodzeni w Anglii, jak ta szkoła wygląda i żeby trochę tej Polski poznali od samego, wiesz, korzeni, tak? Oni tęsknią za Polską, czy tęsknią też za Anglią? Na dzień dzisiejszy bym powiedział, że są bardziej, żeby wrócić. Do Anglii? Tak, tak. Łatwiejsze życie, większe perspektywy? Wiesz co, chodzi mi o to może, że łatwiejsze, większe perspektywy, jest dużo łatwiej wybić się z angielskiego rynku gdziekolwiek, ja bym tak powiedział. To mój młody też ma jakieś tam plany, bo wiesz, on kocha ten sport tak samo i mówię, od trzeciego roku życia w tym siedzi. I dwa, że oni są urodzeni, trochę mają inną mentalność, nie? Trochę mają, bym się powiedział, że trochę zaangielszczeni są. No i tego brakuje chyba, nie? Ale mówią bez akcentu, mówią po polsku perfekcyjnie. Mówią po polsku, czy perfekcyjnie, to na to polemizował. Z starszym synem rozmawiałem i mówi perfekcyjnie. No dobra, niech będzie, że mówi perfekcyjnie. Nie, ja nie odczułem, no, że w ogóle... Wiesz, ja to nigdy nie stronię w tym, że ja powiedziałem, że oni mają się nauczyć polskiego, angielskiego i żeby zmieniali, wiesz, te języki, kiedy chcą, to tak miało wyglądać. A znam rodziców, to tylko angielski, bo wiesz, i tak dalej. No ale nie mówię, rozmawiają w obydwu językach, są dwujęzyczni, ale bardziej ciągnie chyba w tamtą stronę, więc no jesteśmy tacy troszkę na dzień dzisiejszy pod znakiem zapytania. Zobaczymy. Ostatni pojedynek z Iwanem Ersłanem nie poszedł Ci dobrze w KSW, ale co, chyba jednak KSW gdzieś generalnie jest zainteresowany Tobą, ze względu też między innymi na tą sytuację, która się teraz wydarzyła, bo pewnie uważnie obserwujesz, czyli via play, przejście z Polsatu i takie, powiedziałbym, nawet ambitne europejskie plany, jeśli chodzi o organizację, bo 12 gal, więc kimś muszą wypełnić, a myślę, że Ciebie mają na kontrakcie jeszcze cały czas, tak? To jest troszkę, mam taką sytuację z nimi, że ogólnie czasowo kontrakt mi się skończył, tak? Ale to nie jest tak, że powiedzieli mi w ten sposób, że nie mogą mi dać walki do gdzieś tak do połowy na przykład następnego roku. Więc ogólnie jestem chyba wolny teraz na dzień dzisiejszy. Powiedział mi, że możesz gdzieś tam skoczyć tego, ale jakby miało do czegoś dojść, no to w przyszłym roku dopiero mogą mi coś zagwarantować, nie? Bo miałem 4 w kontrakcie, ale na 2 lata. No ale czas się skończył. Jak obserwowałem Cię dzisiaj na takim luźnym sparingu z trenerem, to wydajesz się być w bardzo dobrej formie fizycznej i bardzo dobrej formie bokserskiej, a jak forma MMA? Nie, no mi się wydaje, powiem Ci, że tak, po tych ostatnich walkach wyniosłem trochę wniosków. Bo mówię, przegrywałem tylko te walki, bo wiesz, dużo ludzi nie chce ze mną iść do parteru, to jest pierwsza rzecz. No Ty jesteś czarnym pasem brazylijskiego. Eres nawet ani razu mnie nie kopnął, tak, wiesz, bo nie wiem jak to wyszło, w ogóle na rozrzewce robiliśmy, ktoś mnie chyba podglądał, zrobiliśmy zejścia na kopnięcia, to żadnego kopnięcia nie było. W ogóle walka ze Snarem, to ja uważam, że no, sędzia trochę przejechał, no. Trochę przerwał za szybko, moim zdaniem. Nie? Nie mogę mieć do niego pretensji, ale biorąc pod uwagę to, że ja się biję tyle lat, kurde, jestem doświadczony, no, próbuję brać 40 walk, bo to powinien te 10 sekund już zostawić tą walkę, tak? Ja tak uważam, wiesz, bo to jest takie zatrzymanie, że mogę mieć do niego pretensje, a nie muszę mieć pretensji. Można to dwójako, wiesz, to jest takie zatrzymanie. Ale mówię, biorąc pod uwagę to, że bije się dwóch gości na wysokim poziomie, po tylu takim doświadczeniu, no to dajesz to chwilę dłużej w takiej sytuacji. Bo to może być różnie, przecież ja nie byłem odcięty. Ja sam wiem, że nie byłem odcięty. Ja wiem, że ja chciałem się przewrócić i wziąć go do gardy, tak? Wiesz, a on mi przerwał walkę, ja stałem, byłem w szoku, nie? Ja mówię, przyciął mnie tam, trochę mnie odcięło na duchu, ugięła mi się noga, tego, ale to nie było tak, że ja nie byłem w walce. Przestałem od razu, mówię, o co chodzi? Wiesz, no, nie? Dlatego to też mnie zabolało, bo byłem przygotowany naprawdę
jedna z najlepszych form, jakie miałem na Lesnara, nie? Ja pamiętam, bo rozmawialiśmy bodajże wcześniej i z tego co widziałem też, że te przygotowania w Arachionie były bardzo solidne. Bardzo mocne i wiem, że wszedłem w walkę i ja go podpiąłem, on już dla mnie to zrobił taki desperacki atak i mu wyszedł. To tak wyglądało, nie? Bo on już w pewnym momencie trochę się zakręciło i nawet mamy krzyczy, ciśnij go, ciśnij. Nie wiem co ja zrobiłem, ja chciałem zrobić, żeby się cofnąć. Do dzisiaj nawet nie oglądam tej walki jeszcze, powiem, nie wkurwia, ale chciałem się cofnąć chyba, że pójdę jakby w wymianę i chciałem wejść w nogi. To był pewnie mój plan, ale się trochę zgubiłem w tym wszystkim czasowo, no i mnie wyłapał, no ale no, taki jest sport MMA i co, trzeba wziąć z tego wnioski i wrócić mocniej, tak? Słuchaj, z kim ty najchętniej byś się zmierzył na przykład teraz, gdybyś dostał szansę walki? Kto jest takim zawodnikiem, na którym chciałbyś się odbić albo ewentualnie z którym podjąłbyś wyzwanie, bo na przykład czujesz, że to byłaby dobra walka, ludzie by się zainteresowali tym pojedynkiem. Wiesz, jak wtedy jeszcze była rozmowa o KSW, to naprawdę Kołeckiego, wiesz, bo mówię, jak on mówi o sobie jako sportowiec, tak? Wiesz coś, że no nie rozumiałem walki z tym, jaką ma, na kopem. Na tej walki nie rozumiem, wiesz, albo wiesz, jakiś wyimaginowany problem i tak dalej, tak? No, bije się za wadą, gdzie jest top gość, kurde, rozwala za wadę, no to jak się mówię o sobie, że jestem naprawdę sportowiec, to nie bije się za kopem. No może został postawiony przed takim zadaniem, bo to też są różne, jakby to powiedzieć, knowania menadżerów, matchmakerów i innych ludzi, którzy... No wiesz, został postawiony teraz przed Narkunem i tego nie wziął, z tego co mówił na wywiadzie. Tak, tak. No to wiesz, to jest tak. Ta sama sytuacja, znaczy, tak? On być może wziąłby tą walkę, ale potrzebował czasu na przygotowanie, bo Szymon taki jest, że on musi być perfekcyjnie przygotowany. Dlatego wiesz, ja tak trochę to obserwowałem, mówię, dla niego zajebista walka była ze mną, może nie ta sprzedawalność, powiedzmy tam medialna, tak, nie jestem na tyle popularny, żeby, nie wiem, tam... Ale masz swoich kibiców w Anglii na przykład, tak? Ja mam od cholery przecież, kurde. Ja zapełniałem całe hale, tak, naprawdę jak ja się biłem na Celticu albo gdzieś, to wiesz, całe hale przyjeżdżały na moje walki tak naprawdę, wiesz, i no, jak było na Wembley, to przecież to ile, ja większości wypełniłem tam, kurde, jak się biłem z Arkonem, wiesz co chodzi. To też nie ma tak, że nie mam jakichś kibiców, wiesz, Polonii z tamtej strony. Czyli co, Szymon Kołecki byłby ciekawym rozwiązaniem? Byłby ciekawy, dlaczego mówię, bo mówię, on już jest na tym poziomie, że mógłby sportowo ze mną dobrze zawalczyć i dwa, nie miałby nic do stracenia. Patrz, bo jakby Szymon przegrał, to powiedział, przegrał z gościem, który ma 40 walk i był tu i tam, by wygrał, zajebiście, nie? Tak, wysodzi. Mówię, że to była naprawdę interesująca walka. No i dwa, i o Zawadzie też sobie myślałem, że też mocna walka, nie? Że zrobić sobie, on tam mówił, że chciałby to skończyć na ostatnią walkę, który by się dobrze przygotował. Bo nie uważam, że do Szymona był dobrze przygotowany. Dla mnie wyglądał zazdrowiały i wyszedł sobie tak, wiesz. Dziecko mu się rodziło, wiesz, pewnie to były takie treningi jak inne. No, i sobie normalnie pracuje też. No właśnie, no to było to widać. Bo jak się bił z Silvą, to był zupełnie inny typ, nie? To jest rodzina. Ale takie walki i tak naprawdę jakieś tam prospekty, wiesz, co są tu w Polsce. Ja tam się nie boję niczego i mi się wydaje, że ci ludzie, którzy tam mają, wiesz, którzy są na jakimś tam progu przeskoczenia do lepszej organizacji i tak dalej, mi się wydaje, że oni powinni dążyć do tego, żeby się bić z taką osobą jak ja. Wiesz co chodzi, bo każdy z nich ma więcej do zyskania niż do stracenia, nie? Wiesz, i nie mówię, ja się nie boję wyzwania, tam się mogę być z każdym, nie? No. Które ze zwycięstw tak naprawdę najbardziej cenisz? Bo nigdy cię nie zapytałem tak wprost, o ile pamiętam nasze rozmowy. Które zwycięstwo cenisz najbardziej? Nad Ząbkiem na fajnie, kiedy tak naprawdę już byłeś jedną nogą poza tym pojedynkiem i nagle po prostu no, na sekundy przed końcem, bo ja pamiętam dokładnie tą walkę, na sekundy przed końcem rundy udaje ci się udusić Ząbkę. Powiem, że to ogólnie ja mam dużo takich walk, które naprawdę dobrze wspominam i wiesz, i nawet z tym Tolią Ciumakiem w Rumunii, nie? Co wiesz, ja pojechałem i w ogóle na niebie... Olbrzymie zwierzę, w ogóle na, ale nie, wiesz, że to było? Goście do mnie mówią, nie mogłem znaleźć walki w Anglii. Przez kupę czasu. Dzwoni do mnie menadżer, ty jest gość, waży 100 kilo, kickboxer. Ja mówię, gdzie? W Rumunii. Ja mówię, dobra, jadę. Tak, ja tam jadę. A
tam jakieś w ogóle dziwnie było, bo tam był w poniedziałek show, a w niedziela waga, rozumiesz? Tak, bo oni mają w poniedziałek jakiś dzień taki, co mogą sobie chodzić do kina i w ogóle nie wiem, jakoś tak dziwnie to jest tam w tej roku. Tak, dokładnie, w Rumunii tak jest. Eric Sef robił tą kawę. No właśnie. To ja idę na wagę, ja patrzę na takiego typa. Ja mówię, on ma 2 metry, on ważył ze 130 coś kilo. Tak, tak. I ci powiem naprawdę, patrzyłem na jego stopy, łydki, mówię, ale się wpieprzyłem, nie? No przecież teraz nie powiem nie, tak? No i to też bardzo dobrze wspominam, nie? Kickboksera zapaścił. No i to jeszcze styl wolny, nie? Tak. I tak pamiętam, w pierwszej rundzie podchwyty 2 złapałem i mówię sam w głowie, o kur, i lecę, fru, nie? No, no, ale mówię, ale z Ządkiem taka... Patrz, też nikt nie zwrócił uwagi na to, jaką sytuację, nie, walka z Ządkiem. To była pierwsza 5-rundowa walka w tej wadze w Polsce. Tak. Nie? Przecież nikt nawet nie o tym nie gadał. Ja wtedy chyba wspominano, o ile się nie mylę, trochę przed, ale dzisiaj gdzieś nie podkreśla się tego, że to był pierwszy 5-rundowy pojedynek, jaki był w Polsce, jaki się odbył. Dokładnie, tak? Dokładnie. Naprawdę to była mega walka, gdzie nawet nikt o tym nic nie powiedział, nawet nie była zgłoszona nawet do jakichś tam, nie wiem, nagród, wyroku czy czegoś. No, bo w tym roku nic się lepszego nie wydarzyło tak naprawdę, wiesz. To tak mnie trochę ugryzło, nie? Raz, to patrzę, bo ja pamiętam, bo jeszcze cię tarczowałem na pokazie. Ta. Z tego pamiętam. Ta. Przemek, plany na jakąś przyszłość związaną ze sportem? Ty wiążesz wszystko ze sportem, podporządkowujesz pod trenerkę być może, bo jest, mija ten okres walk, oczywiście oby on trwał jak najdłużej, ale przychodzi taki okres, kiedy zawodnik mówi sobie, albo zostaje w tym sporcie, jestem trenerem, albo po prostu robi jakiś biznes i całkowicie idę w innym kierunku. Jak to na pewno idę w, wiesz, mam plan. Mówię tak, na dzień dzisiejszy troszeczkę byłem rozbity tego typu, że mówię, nie byliśmy zdecydowani, gdzie zostajemy i tak dalej. Jeżeli dojdzie do takiego, myślę, że w tym roku to się wszystko wyjaśni, że albo zostajemy tutaj, albo wracamy do Anglii, no to już postanowiłem sobie, albo wracam tam i już otwieram szkołę, wiesz, zajmuję się tym, siłownie i tak dalej, a jakbym miał zostać tu, to też to będę robił, no w trenerkę chcę iść sobie po prostu, chcę rano wstać, jechać do siebie do klubu, wyczyścić matę i tak dalej, chcę, wiesz jak jest, nie? Ty czarny pas masz pod kim? Maximiliano Campos, on jest od Wiery, z Checkmatu, nie? No. Tam trochę też z tymi pasami, tak przechodziłem. Mam tak, dostałem niebieski od Roy Harrisa, bo wtedy nie było przyszczanych pasów w tym czasie, co my robiliśmy egzamin na niebieski, jeszcze jeździłem do Poznania, był Matuszczak, Karol Matuszczak, do niego przyjeżdżał Roy Harris, my mieliśmy całe egzaminy, trzeba było się nauczyć nawet teorii, z tego co pamiętam i tak dalej, wtedy dostałem niebieski, wyjechałem do Anglii. Tak, wyjechałem do Anglii, to trenowałem pod Brazilian Top Team u Zé Marcelo, który jest pod Carson Gracie. To on mi dał purpurę. Później z tego przeszedłem do London Shoot Fightersów i tam był Luis Tosta. Luis Tosta dał mi brązowy. Wiesz, tam to jest 20 lat. 20 lat robię czarny pas, nie? Słuchaj, dla młodych ludzi, bo chciałbym jeszcze jedno pytanie ci zadam. Dzisiaj widziałem chłopaka, który bardzo dobrze się ruszał, świetnie boksował i stawał z tobą, stawał z trenerem za rachionu. Twój syn i jak powiedziałeś mi, że ma, myślałem, że to jest 16-17-letni chłopak, ale jak powiedziałeś mi, że ma 13 lat, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że tak dojrzale wygląda i tak świetnie się rusza. Wiążesz nadzieję z nim gdzieś w walkach, czy raczej pozwalasz, żeby życie toczyło się i niech on podejmuje te decyzje, czy chce walczyć, czy chce w tym być, bo na razie wygląda to naprawdę nieźle. To tak delikatnie bym mówił. Powiem ci tak, wychodzę z takiego założenia, że nic na siłę, tak? Wiesz, mój mało lat to jest od wózka na sali. Więc on mówię, trzy latka miał, zaczął robić jiu-jitsu w Gracie Barra. Później od chyba 6 roku u Rogera Gracie. I tak naprawdę do dzisiaj robi jiu-jitsu, nie? Po 2-3 razy dziennie, gdzie on tam mistrza świata wygrał, wicemistrza świata nogi.
Powiem ci, ja mówię, znam, wiem jak to wygląda, jest kotem w jiu-jitsu, byś powiedział ci tak na dzień dzisiejszy. Ja nie muszę do tego go pchać. Jest coś takiego, że on chce to robić. Dlatego to jest fajne i mi się wydaje, że on też ma marzenia troszeczkę w tym kierunku i zrobię wszystko, żeby mu w tym pomóc, tak? Wiesz, nie? Ale jeżeli on sobie wybierze, nie wiem, tata chce, kurde, nie wiem, robić cokolwiek z taką samą pasją, to ja pójdę w tamto, wiesz, nie, ja tylko mówię, jeżeli coś robisz, to rób to dobrze, tak? Bo to trzeba iść na 100%, trzeba w to iść, nie ma innej opcji. Bo sam wiesz, jak jest, jak robisz 5 rzeczy na raz, to nigdy nie robisz dobrej rzeczy. To trzeba się skupić, tak samo jak zacząłem prowadzić ludzi, bo w Anglii miałem okres taki, że prowadziłem treningi i tak dalej. Nigdy mi nie szło wtedy w moich walkach za bardzo, wiesz co chodzi? Dlatego stwierdziłem, albo robię to na 100%, albo robię to. I dopiero, wiesz, jak przestanę bić się, skupiać się na sobie, no to przełożę te wszystkie rzeczy na trenerkę i wtedy mogę porządnie się zająć tym wszystkim. Bo tak to mówię, tu bić się, skupić obozy, to i kogoś prowadzić, tak się nie da, nie? Tak samo mówię małolatowi. Jeżeli ma coś, a on chce i tak dalej, to idziemy na 100% w to i na pewno mu w tym pomogę. Czy mam marzenia takie, żeby on w to poszedł? Trochę tak, nie? Trochę tak. Może on spełni moje, wiesz, jak to ukrywać? Zawsze chciałem być w tym UFC, tak? To było moje marzenie, zacząłem to robić, żeby iść do UFC. Miałem, kurwa, tyle rzeczy, zawsze pod górkę z tym UFC. Naprawdę, już miałem kontrakt na ręku, tam ci mnie zablokowali. Poszedłem do Ultimate Fightera i to jest srampo. No właśnie, to są takie różne rzeczy, że których ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, nie? Ale no i co, zostanęło na tym, że w końcu nie wylądowałem tam, a byłem bardzo blisko, ale mówię, no może ty mało lat nie byłeś w swojej wadze w Ultimate Fighterze, to też trzeba podkreślić, bo walczyłeś z zawodnikami wagi ciężkiej. To że akurat trafiłem najmniejszego gościa w całym domu, nie? To wiesz. Który jeszcze szydełkował na bok. No właśnie. Ale w porządku, chłop. Dobra. Bardzo rodzinny zauważyłem. Trzeba przyznać. Wiesz, on tam trochę alkoholowy problem miał, wiesz? No właśnie, skoro o problemach, to przesłanie do młodych ludzi, bo ty jesteś człowiekiem, który miał do czynienia też z twardymi narkotykami. No. Przeszedłeś ciężką drogę i to jest też takie przesłanie do młodych ludzi, że można wyjść. Sport z ciebie ukształtował i wyciągnął z tego, czy to jest taka wewnętrzna determinacja, bo jednak co by nie powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy w 2016 roku, to jest jedna z najtrudniejszych sytuacji dla człowieka, który się uzależnił. Jak to się w ogóle stało, że ty się uzależniłeś? Wiesz, no sam w moim życiu... Towarzystwo? Nie, to jest troszeczkę... To jest długa rozmowa, wiesz, no to wszystko, to co tam się stało, ale mówię, jako mało lat trochę mi siadło na głowę, wiesz, bo straciłem brata na raka, mi umarł na rękach. Tak na szybko, no rodzice byli trochę też psychicznie rozwaleni, wiesz, moja mama była tak mocno w ten sposób, że brała psychotropy i tak dalej. Ja w wieku tam, nie wiem, 14 lat mogłem wychodzić sobie z domu, robić to wszystko, tak, nikt nie zwracał uwagi, co ja robię i tak dalej, bo byli tak po śmierci mojego brata w innym świecie, że trochę była to uwaga... Starszy brat? Tak, 11 lat, nie? Ważna postać w twoim życiu? Bardzo ważna, tak? Bo był taki, wiesz, jakby, no, wzorowałem się na nim, jakby nie było, wiesz co chodzi. I mówię, to straciłem to i zacząłem jakby szukać troszeczkę innego wzorca i może źle trafiłem, wiesz co, ja miałem 15 lat, już na bramkach stałem, wiesz co, i po klubach, bo byłem duży, umiałem tam, wiesz, coś tam porobić, no i mówię, jedno, drugie towarzystwo, a mało lat, chcesz tego, piątek jest, chcesz tego, lepiej jeden, no dobra, pyk, tego, nie? No i później jak się to wkręciłem, no to zaczęło być to fajne, normalne, a później jeszcze bardziej, bo chciałem się czuć cały czas zajebiście, wiesz jak jest, bo jak masz wewnętrzny smutek, no to chcesz się pocieszyć. A tym, wiesz, oś tym kotem, tak, wiesz, co chodzi, nie? I... Pomagało to w ogóle chociaż na chwilę? Wiesz, no, na tym polegają narkotyki, tak? Pomagają ci na chwilę. Ale jeżeli coś wiesz, to znowu ten problem dalej tam jest. To tego nie rozwiążesz, wiesz, ciągłym braniem, bo to naprawdę to jest powlekanie i zabijanie samego siebie. Kiedy powiedziałeś stop? Wiesz, to trochę było tak, trochę rodzice otrzeźwieli w tym momencie. I zauważyli, co się dzieje i... Czy mogą stracić drugiego syna? Tak, coś takiego
wzięliśmy tam na początek na takie dojazdowe, w ogóle dojazdowe terapie, wiesz, niby monarowskie z psychologiem, ale to ja tam sobie spałem i jechałem z nimi gadać. Rozumiesz, to nic nie pomagało. To chyba częste przypadki. No dokładnie, to w ogóle to tak nie działa, ale później już tak troszeczkę drastycznie to zrobili. Z Kotańskim się spotkałeś w ogóle kiedykolwiek? Miałem okazję i nie wiem, nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, bo to był taki nerwus, że tam krzyczał na wszystkich, nie wiem, szedł do maru. O kurwa, ja mówię, co za gość w ogóle, nie, że tam kurwował jeszcze wszystkich. Jeszcze mógł wepchnąć. No, nie śmieję się oczywiście. Ale bardzo wielu ludziom pomógł, bo jednak twardą ręką też potrafił rządzić. Ale mi się wydaje, że to takiego, bo on troszeczkę wychodził z tych twardych narkotyków, heroina i tak dalej, wiesz, takie naprawdę ciężkie narkotyki. Fizycznie uzależnienie. Dokładnie. Tak? I mi się wydaje, że terapia tego typu, jak on narzucał właśnie tym ostra ręka, jest dobra na to. Ale to psychiczne uzależnienie typu amfetamina, psychotropy i tak dalej, to troszeczkę to jest inny kierunek. Na dzień dzisiejszy na to patrzę. Nie, bo to... Rozmawiam z fachowcem. No, to jest troszeczkę, wiesz, ja mówię, ja już nie wziąłem nic przez... Przez 18 miałem monarzy. A mam 39 lat. Mam 21 lat i nic nie dotknąłem. Więc mówię, byłem w sytuacjach, gdzie było to przy mnie, widziałem i wiesz, i sobie z tym daję spokojnie radę. W ogóle mnie to nie ciągnie. Nie mam nawet tego w głowie. Może też mógłbyś z tej strony ludziom pomóc, bo co by nie powiedzieć, wielu ludzi się właśnie poprzez delikatne branie, przez jakieś tego typu rzeczy uzależnia się i idzie coraz cięższe. Tylko wiesz, jest tam taki problem jeden, że jak ktoś nie chce, to mu nie pomożesz. Naprawdę to jest... Ktoś sobie musi odpowiedzieć w momencie, że chce tę pomoc. A wiem, że u narkomana często jest... Są dni trzeźwości, nie? I wtedy to trzeba to zrobić wtedy, nie? Bo to jest tak... Lecisz, w pewnym momencie leżysz w łóżku, o kurwa, nie, ja już jutro... Nie, już jutro kończę to, już. I wtedy jakby ktoś był, nie? I ci, dawaj, robimy coś z tym. Tak, rozumiesz, nie? Wtedy jest ten okres, ten moment taki, który się zdarza naprawdę rzadko, ale żeby ktoś wtedy był, to wtedy może coś z tego będzie. Ale ciężko jest, mówię, wyciągnąć kogoś, jak nie chce. Rozmawiałeś z synem o tym kiedykolwiek? No ja gadam co czas. Pomaga? No, mi się wydaje, wiesz, ja go tak przyzwyczajam do tego, że to jest naturalne, że kurwa, mówię, ktoś przyjdzie do ciebie, by chciał ci dawać dragi, no po co ci? Mówię, będą latać małolaty koło ciebie, walnęli w nosa, zajarali, są lepsi. Nie, ty jesteś lepszy, chłopie. Pamiętaj, nie sztuką jest wypić najwięcej w tym pokoju, czy wziąć najwięcej, tylko sztuką jest przy tych wszystkich naćpanych być trzeźwym osobą, nie? Wiesz co chodzi? To jest wyzwanie. Jakby nie było, no powiedz, idziesz na... Tego lecą, chwalą się, ile oni wypili. No kurwa, ja nic nie wypiłem. A ja nic nie wziąłem. I też żyje. A on, no, to tak przeważnie z tym maulatami jest, że jaki kozak nie jest, co nie wziął, co nie wypił i tak dalej. On to wie wszystko. Przemek, bardzo dziękuję ci za tak osobistą rozmowę. Czekałem na nią. Dziękuję. Przerwaliśmy w 2016 roku i bo była to ważna rozmowa dla mnie, zawsze o niej myślałem. Bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś, bo myślę, że dla wielu młodych ludzi to może być inspiracja. Może to być ten moment, kiedy oni nie sięgną albo powiedzmy zrezygnują, jeśli nawet sięgnęli kiedykolwiek, jeśli obejrzą ten wywiad. No i co? Ale jeszcze mogę powiedzieć, że tak. Towarzystwo to z drugiej strony to też jest bardzo duży wpływ, nie? Czyli otacza się bo naprawdę, ludźmi. Naprawdę, towarzystwo to... Jak ktoś kiedyś powiedział, pokaż mi swoich kolegów... A powiem ci, kim jest. No właśnie, dokładnie. Tak, super. To, tak to działa. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję jeszcze raz. Dziękuję i do usłyszenia.